Określam idealne ustawienie. Po prostu mam wrażenie, że moje wideo nagrywało się za jasno. Oczywiście, to jest fajnie. No właśnie ten młyn, w internecie coś na ten temat czytałem. Ale ciekawa miejscówka. Nawet zachowały się tu ruiny. A dobrze, że się zapytałem babki z mojej pracy odnośnie tej miejscówki. A to co? O, jak ciemno. Co to jest? Jakaś cela? Nie, to jakaś komora. Chyba coś odnośnie tego, że tam się wchodzi młynem zarządza. Co my tu mamy? O, jakaś tutaj bagno jakieś. Ale to fajnie. Ale bym się w rzeczy nie spodziewał, że mogę taką zarąbiską miejscówkę obawiać. Aha, bo kęgi można iść. A to co? Ale fajnie. No robi wrażenie, powiem wam, ta miejscówka, w której się znajduje. Ale aby nie tracić czasu, trzeba wszędzie połazić i wszędzie tu teren obadać. Bo to jakaś ruina. Kurde, czujesz jak eksplorator. A, tutaj coś jest. Aha, takie coś. Kurde, tego bym się pokoronowali. Nie spodziewał. Pozostałość po starym młynie. To w 1889... Nie, czekajcie, inaczej powiem. To w 1898 roku zostało wybudowane. Także jest to strasznie stare, moi drodzy, ale to wysoko. Dlaczego tu są puszki po piwie? Muszę iść dalej, ale podoba mi się ta miejscówka. Nie wiedziałam wcześniej o istnieniu tego miejsca. Jeszcze dla was na początku tego roku nie nagrywałem Doliny Kregargus. Dopiero mi szefowa z pracy o tej miejscówce powiedziała. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałam, że coś takiego jest. Tam jest gdzie. Co piesek? O, gugawki nona. Coś niezbyt chętnie facek się odzywał. A w sumie jestem nieznajomy. To co tam? Nie, ja po prostu mówię dzień dobry. Bo taka nasza jest polska kultura. O, tu się przejdę, moi drodzy. Wow, dobrze się dzisiaj wybrałem na plener. Nie wiem, czy nie wyciągnę aparatu, potem nie porobię zdjęć. Holender, ładnie tu. Ale fajna ta glina. Kurde, znowu trafiłem na bagno. Czekajcie, bo tu są jakieś metalowe pozostałości, ale ja je można wejść do środka. Tylko ja tam nic nie nagram, bo jest ciemno. Ciekawe, czy są schody na szczyt tej wieży. Ale ja, trzeba byłoby to sprawdzić. Muszę sprawdzić coś, moi drodzy. Ach, kurde, chyba nie ma tutaj. Nie wiem, niby można wejść do środka. Ciekawe, czy ta wieża w środku ma wejście. Dobra, idę, nie będę przedłużał. Idę po schodach. Coś duża tu ludzi łazi. Ciekaw, a nie jest tu tak cicho, moi drodzy, jak mi się wydawało. Sporo ludzi tu łazi.
Ale to nic, nie się z tym. Ojej, cała wycieczka piasowa. Jakie fajne drzewa. Tam coś jest, mogłem tam ujść. Dobra, potem. To można skręcić w lewo. A tam? Kurde, mi GoPro. Nie spodziewałem się tak dużej liczby ludzi. Czekajcie, moi drodzy, muszę wejść do środka lasu. Jest trochę za ciemno. Tego muszę chyba większe ISO ustawić. Kurde, nie chcę gadać na głos. Ale takie są jakieś ruiny. No, ciekawa miejscówka. Muszę wam powiedzieć. Ale to skromo. To jest naprawdę skromo. To tutaj... Ciekawe, czy ta rzeka jest czysta. Kurde, nie spodziewałem się tak dużej liczby ludzi. Muszę wam powiedzieć. Trochę mnie irytuje to, bo myślałem, że będę mógł nagrywać. Nikt się nie pojawi. Dobra. Trochę się czuję jak idiota z tym nagrywaniem. Czekajcie. Coś do GoPro nagrywa. Jak się rzeczywiście tu woda dostała. Bardzo mi się podoba ta formacja tych drzew wzdłuż ścieżki tu. Ciekawe, co będzie dalej ciekawego. I'm horrible fast time. Sorry, people. Sami jest, moi drodzy. Dobra, jego wideo chciałbym nagrać przez 8 minut. Nie jestem ciekaw, dokąd można tędy pójść. Niestety deszcz pada.